że na Stali Mielec operuje długimi piłkami, że ma świetnie zorganizowane i przygotowane stałe fragmenty gry. Dużo jest dużo preferuje gry na tak zwane przebitki. No i niestety z jednego z takiego stałego fragmentu gry, konkretnie z autu Forsella daleko rzuconego, w drugim tempie straciliśmy bramkę. Pierwsza też w pierwszym tempie obroniona przez Peszko, potem dobitka Gettingera z półobrotu. Jak on to trafił, to tylko on wie. Natomiast... Chwała chłopakom, że walczyli, nie poddali się. Wyszliśmy na drugą połowę po dwóch zmianach i odrobiliśmy straty już w 70 minucie. 2-1 prowadziliśmy, potem była dramaturgia, bo gdzieś te podania drużyna gości ekspedywała w nasze pole karne, tam dużo było walki, ale dowieźliśmy to do końca i z tego się trzeba cieszyć, że w końcu tutaj się przełamaliśmy, że mamy 3 punkty, że te nastroje przed kolejnym spotkaniem będą lepsze, pewne te usztywnienie, które było widoczne, gdzieś powinno z nas zejść, bo całkiem inaczej podchodzisz do zawodów, jak jesteś na ostatnim miejscu, a inaczej jak na przedostatniej pozycji i ostatnio wygrałeś mecz. Mieliśmy mecz pod kontrolą w pierwszej połowie po upływie 15-20 minut. Graliśmy to, co sobie zakładaliśmy, czyli chcieliśmy szybko sprowadzić piłkę do parteru, do ziemi, żeby przy tych wysokich, bardzo wysokich, no chyba najwyższym, graliśmy chyba z najwyższym zespołem w lidze, żebyśmy troszeczkę szybciej piłką pograli. No i brakowało takiej jakości, żeby zrobić akcję na 2-0. No co z tego, że przycisnęliśmy już w końcówce dosyć mocno, ale środkami, którymi myśmy dysponowali, no nie byliśmy tak mocni w powietrzu i przegraliśmy. Gratulacje, chłopaki walczyli jak lwy, pokazywali to, był ruch w polu karnym przy tych bramkach, gdzieś skakali, chcieli dobić każdą piłkę i to zaowocowało tym, że byliśmy skuteczniejsi i sprytniejsi i te 2 bramki wystarczyły do tego, że mamy 3 punkty. Zrobić wszystko, żeby tego mecz pola obronić. Julia Wińczycka, Mariana Miechowicz pod pika. Prawo Klaudia Świstek, ale piłka wraca na drugą stronę siatki. Będą to wykorzystywać rywalki. Brawo Pola Nowakowska. Można jeszcze spróbować coś z tej piłki zagrać, ale niestety za darmo na drugą stronę siatki. No i teraz szansa na kontrę. Julia Wińczycka, Klaudia Świstek. Przez cały czas bronią zawodniczki. Kończy to wszystko atakiem Hanna Łukasiewicz. Po bardzo emocjonującej końcówce wygrywają tego 4. seta rywalki. Brawa za ten mecz dla obu drużyn. Stal zasłużyła na to zwycięstwo. 3 punkty na ich koncie, a więc zmienią poznanianki na 2. miejscu w tabeli. Jeden.